Czas na grzybogranie, moi drodzy, i witam was bardzo serdecznie w oto kolejnym odcinku z Cult of the Lamp, moi drodzy. Na ten moment, jak ja nagrywam ten odcinek, jesteśmy już po aktualizacji Sins of the Flesh, jednakże nie mam żadnej pewności, niestety nie orientuję się, czy ta zawartość jest już dostępna przed tym, jak ukończy się całe Relics of the Old Faith. Więc może być tak, że jeszcze będziemy musieli dokończyć sobie tamtą zawartość, żeby dostać się do tej nowej. Niemniej, z chęcią to zrobię, bo miałem ochotę na kulta od jakiegoś czasu. Co tam chcesz ode mnie, Shadow? Oh, wonderful leader, I have decided myself to you, followed you through thick and thin. I am ready to show my commitment, make me one of your disciples, I will work harder than any other. Już widzę, że w takim razie content jednak działa. Please, leader, I am your most loyal of followers. Podoba mi się. Perform the ritual of discipleship and make Shadow a disciple. Podoba mi się bardzo ten fakt, że jest to jakby pokazany już nam od samego początku. I podoba mi się przede wszystkim też fakt, że trochę nam się zwiększyło tutaj miejsce. Co ciekawe. Ale tak. Mamy jakby apostołów w grze teraz. Czyli mamy możliwości, widzę, na rozwój. Taki, jakbym tutaj chciał. Mamy przede wszystkim zawartość jednak widoczną tutaj, która jest. Więc tak, możemy zrobić sermon. Wiem, że była jakaś opcja na pomijanie sermonu. Czekajcie chwilę, chcę zobaczyć, czy w settingach tego przypadkiem teraz nie ma. Accessibility. To było tutaj. Autocraft, stop time on crusade, invert movement, unlimited HP. Oho, można sobie włączyć unlimited HP i unlimited fervor? Always run, okej. Autocraft. Okej, jestem zaskoczony niektórymi opcjami. Pamiętam, że była opcja na pomijanie ceremonii. Okej, i widzę, że zmienili tutaj też to, co ciekawe. O, jest opcja faktycznie na skip. Była faktycznie tam opcja na skip, okej. Mamy rytuały. I doszedł nam nowy rytuał, o właśnie ten, Ritual of Discipleship. Elevate your most loyal followers to disciples. Disciples can help manage dissenters and more. Okej. Okay. Tak jak Shadow prosił, zresztą jak najbardziej można Shadowa tutaj uznać. A jak widać nawet tylko jego, możemy dawać widzę followerów od konkretnego poziomu na to, okej. Okay. Shadow. Dostał aureolkę. Okej, tam było widać w ogóle jakieś oczy w tle jeszcze. Czy doktryny mamy wszystkie zrobione? Nie mamy wszystkich zrobionych. Ale tak, chcę przede wszystkim jeszcze jedną rzecz zobaczyć. View followers. Jest was tutaj troszkę. Czy tutaj będą mi się pokazywać też martwe osoby? Nie pokazują mi się. Okej. Okej. O, masz! Oż ty, Crown Bearer! How wonderful to finally speak! You have come far further than they know. Okej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Chyba siedem? Ramiona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem. Siedmioramienna gwiazda. Crown Bearer, judge of what is right and wrong, absolute in your word, their duty is to follow. They offer you their loyalty and devotion. It is not enough. I can feel their sin seep from their souls. Harvest it. Gather it, use it, lead them into depravity, into the stinking mud of vile repudiation. Their sin is yours. Absolve them, exculpate them, deliver them. I gift you these tools for the task. Ocie panie, doszło nam w ogóle całkowicie nowe rzeczy. They say sin is for gods to judge. Do not forget that here. You are their god.
Their souls are yours to them and safe go, I will never be far. Grzechy. Sin. You can now know how sinful a follower has been. Once they have sinned enough, they will become consumed by it. Okay. Absolve these followers and harvest their sin, which can be used to improve your temple and more. Okay. Generate sin through rituals, opening the drink house and dancing at the drum circle. Okay. Ciekawe. Mamy tego dosyć sporo. Dobra, accept. Nasza koronka miała okazję się aż z grzechu pokazać. O masz, i zobaczcie co mamy tu na dole. Sin 1. Those who sin shall be forgiven. Doctrinal decision. I mamy faktycznie, teraz zamiast korony mamy tego wężyka, co ciekawe. In which expression of freedom does the greater sin lie? W jakiej ekspresji wolności grzech leży bardziej? Rite of lust. Followers compete in a naughty naked dance. Select your favorite dancer to receive sin. Rite of wrath. Let your followers indulge in havoc and violence. Select the wrath leader to receive sin. O rzeszty. Myślę, że weźmiemy rite of lust. Zadeklarujmy to jako nową doktrynę, chociaż wydaje mi się, że i tak później będziemy mogli chyba wszystko wziąć teoretycznie dzięki tabletem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać potem. I mamy! Czy ja to mogę teoretycznie odpalić? Mogę to odpalić już! O rzeszty, golasy! Haha, i tańczą tutaj. Select Mayflower Leader. Okej. The one who waits, Weber, Shibuya, Jajek, Vitonator, Shadow, Tsarki. Kogo my tutaj jeszcze mamy? Mam kogoś wybrać, kto jest ten. Widzę, że w ogóle wszyscy tutaj mają nagrzeszone dosyć ostro. Ja muszę w ogóle was pododawać. Pododawać część z was tutaj. Weźmy ciebie, Kaskada. Zobaczymy, co to będzie się działo tak naprawdę. Jaka dumna z siebie. O masz! I dostaliśmy ten. The sin grew within me. I yearn for more to be consumed. But you have granted me redemption and now I am at peace again. Thank you. Okay. Divine Inspiration unlocked. Mamy kolejny Divine Inspiration, mamy kolejny tablet w ogóle. I mamy temple. Mamy rzeczy tutaj do tego. Najpierw jednak chcę w doktryny wejść. Chcę tutaj to od razu usunąć, żeby nam się nie pokazywało. I mamy temple teraz, moi drodzy. Sacred Enlightenments. Decorate richly these halls of worship so we may always be reminded of their blessed presence. Temple upgrades are purely decorative. Okej, to jest czysto dekoracyjne. Jak najbardziej. Ikona 1, a simple wooden icon. Okej, widzę, że nam się... Łocie, panie! Ale nam się podłoga nawet zmieniła ładnie. Okej. Tu widzę, że mamy poziom jakby grzechu trochę. I tutaj do tego potrzebujemy następnych grzechów. Okej. Mogłem jeszcze sprawdzić, przepraszam. Chcę jeszcze wziąć rytuały nasze. I zobaczyć, czy możemy przywrócić kogoś do życia, czy możemy... Nie, widzę, że przywrócenie do życia nam jeszcze zostało. Wszystko jest w miarę na dużym cooldownie jeszcze. I brakuje mi kości, trzeba będzie powysyłać naszych po kości z tego co widzę, bo się no, przyda przede wszystkim. Okej, okay. I zobaczcie, tutaj też nam się koronka zrobiła. Co ciekawe. Okej, okay. Bardzo fajnie.
Bardzo fajnie. Czemu wy... O Jezus Maria, zobaczcie, jak oni tutaj latają golaskowo. Obralibyście się, a nie, kuźwa. Ty, mój drogi, ja ci muszę rozkazać iść spać. Widzę. Tam były jakieś opcje odnośnie medalionu. Widziałem przez chwilę? Starki, chcę, żebyś poszedł spanko na pewno. Tam było coś odnośnie medalionów. Moment, sekundka. Cześć, Leszy. Interact. Hide necklace. Take this follower's nature's necklace. Można, moi drodzy, w końcu zabierać naszyjniki od followerów. Cieszy mnie to niezmiernie. I można też ustalić, żeby nie było ich widać. Okej, to jest genialna opcja. Dużo... Pamiętam, że... Silk thread. A fine thread for crafting clothes. Okej, mamy coś nowego. Zdecydowanie porobimy tego dużo w takim razie. Bo skoro jest to nowe, to raczej będzie przydatne. Dobra. Jest Ritual of Last, mamy włączone tutaj u góry, widzę. Więc oni sobie ganiają tutaj, co ciekawe. Dobra, wrzućmy tutaj oczywiście rzeczy. Z tego, co miałem okazję słyszeć, to właśnie to. Devoted Fertilizer Rainbow, Golden i Glowing. Że mogą różne kubska mieć tutaj dla nas. Właśnie, Shadow, ciebie musimy zaznaczyć, żebyś tutaj mi... Właśnie, oddał rzeczy. Blessed Lamp, I am honored to be your first disciple. It means the world to me to be part of your inner circle, to be close to your glory, you see. It must seem silly to you, but for simple creatures like us, it's hard to find a place to call home. Before I came here, I was always sacred. I was always scared, sacred, but scared. I had no friends or family. All I could do was hide. But then you found me, and now, well, I couldn't be happier. I will be your loyal disciple always. Okej. Okay. Mamy coś nowego, zobaczcie. Kolejna nowa struktura jakaś nam to powstaje. Strasznie nienawidzę tylko tego drzewka, bo ono mi tak cholernie źle chodzi. Mamy jeszcze jedną nową rzecz. Odblokowaną, dobra. O masakra, Jezus Maria, jak to źle mi chodzi. Cieszę się, że niedługo będę miał, moi drodzy, upgrade swojego stanowiska, bo w końcu będę... No, tutaj zaczęło w miarę lepiej chodzić pod koniec. Mamy Taylora. Create outfits for followers to keep them stylish. Okej, możemy tutaj robić wam ubranka, kochani. Mamy janitora na poziomie drugim. A building that allows for to clean up their own mess, followers will also... Clean outhouses. Okej, bo wcześniej nie czyścili outhouse'ów. Okej, co tutaj mamy? Empowered Shrine of Disciples. Disciples pray at the shrine to give you boosts while crusading. Okej. I co jeszcze tutaj mamy? Mating tent, drum circle, drink house. Reindoctrination stone? Unlock the ability to reform a follower from indoctrination. To reform a follower from me. Co to jest ciekawego? Hatchery. A place for eggs to hatch. Eggs will hatch quicker. Mamy drink house. Brew drinks from your followers to generate sin. Stores for more drinks. Cie panie, trochę tego nam w takim razie tutaj wychodziło nowego. Co ciekawe. Ale zastanawiam się ten Taylor, powiem wam szczerze. Wiem, że jest osiągnięcie za Taylora. Więc chcę jak najbardziej tutaj pójść, to tym bardziej, że zleciłem dopiero co ten. A spokojnie, i tak Divine Inspiration nazbieramy i to chwila moment. Więc nie ma się tutaj co przejmować tak naprawdę. Dobra, chodźmy w takim razie tutaj, do naszego budyneczku z budowaniem. Jezus, jak tutaj dużo jest tego teraz. A kiedyś było tak tutaj mało. Dobra, Taylor, create outfits. Nie mam generalnie za dużo miejsca poza tym, co nowe tutaj mi miało okazję wejść. Będę musiał prawdopodobnie znowu się pobawić w to, żeby... O, tutaj mogę Taylora ala postawić. Tutaj może, czy tutaj, albo tutaj nawet. Tu będzie chyba wyglądał dobrze. Dobra. Co my tutaj jeszcze mamy ciekawego? Jeśli chodzi o nasze rzeczy. Co nam ciekawego podchodziło jeszcze? To jest coś nowego, widzę, ale nie widzę dokładnie, na czym to polega.
przez to, że tak wygląda tam, ale dobra, zobaczmy, czy tutaj... Tutaj mamy to i mamy odnośnik grzechu, trzy rzeczy. Okej, okay, i dekoracje. W dekoracjach wiem, że będą, że dojdą mi niedługo gnomy, dlatego że na Twitchu aktualnie trwają dropy jeszcze, do 30 tam chyba stycznia, więc będą jeszcze one tutaj na pewno w tym menu naszym, jeśli chodzi o dekoracje. Ale na razie tak jak jest właśnie teraz. Okej. Okay. Dobra. Czy wybudujecie mi tutaj Taylora? Nikt na razie mi nie pomaga. Na razie to widzę, że po prostu tańcują, więc nie mam z tym problemu. Bo wzięliśmy ten rytuał jednak. Więc w międzyczasie możemy sobie wybudować. Ale jest ciekawie. Jest ciekawie, nie spodziewałem się tego. I muszę kogoś wysłać w ogóle na misję. Po te kości, kurczę. Dobra, sekundka. Wyślę najpierw kogoś po kości. Kto będzie miał tutaj wysoki ten? Bo... A widzę, że tutaj jakby coś się rozwinęło? Jest tutaj jakby pasek cały. Wygląda jakby przynajmniej był pasek. Czy ja mogę ten pasek tutaj zeskrolować? A, może będę mógł jak wybiorę. Mhm. Wooden planks... Pumpkin seed. Ok, widzę, że jest tutaj więcej rzeczy. Można teraz wooden planki i pumpkiny. Shadow, wyślę cię po kości wyjątkowo, więc wybacz, że dopiero co zrobiłem cię tutaj tym. Ale jest mi potrzebne to. Kto ma jeszcze wysoki procent na kości? 85, 94. Ziutek. Ziutek, też ciebie wyślemy po kości. Dobra, i kto tam jeszcze jest na wyprawie? Bo nie jestem pewien. Kto jest tam jeszcze na wyprawie? I Drachena jest na wyprawie, okej. Okay. Klasyczna Drachena nie ma życia. Dobra. Czasem mi, kurczę, widzę, że gra zaczyna lepiej chodzi, czasem mi gorzej. To jest męczące, przyznam szczerze. Find Hecate Sprout in Anura. Tak, właśnie potrzebuję poznajdować, porobić. Mamy Taylora. Craft, okej. Okay. Mamy ubranka, Acolyte Robes. Simple Robes for Simple Followers. Cult's default robe does not need crafting. Peasant Blues, trochę jak Shrek ten przerobiony. Low Bore Tunic, a breathable tunic for working up sweat. Either a design choice or poorly made. Ragged Robes, ok, i widzę, że mamy tutaj sporo tego nawet. Garbor the Kawaii, Olympian. O Boże, jakie mięśnie tam. Oficer, dużo tego, o gotyckie jak wyglądają fajnie. Okej, okay, jest tego dużo. Unikalne roby i tutaj mamy z DLC jeszcze dostaliśmy. Okej, okay. Dzięki temu, że mam Cultist Edition dodatek kupiony. Alash Dress Woven of Flowers. Okej, okay, widzę, że mogę zrobić. Mamy Customize jeszcze, jakąś opcję. Możemy skustomizować to, jak to ma wyglądać w ogóle. Kolor też możemy wybrać inny, co ciekawe. Okej, okay, ciekawie. Nie spodziewałem się tego. To mi się podoba jednak i czerwony też jest taki pasujący, bo jest przede wszystkim team kanałowy. Ale okej, okay. I mamy jeszcze assign. Ja mogę wybrać kto, kogo chcę, żeby miał jaki jeszcze rodzaj ubrania. O, jak fajnie. To będzie dłuższa zabawa w takim wypadku raczej wtedy na to. Ale bardzo fajnie. Bardzo fajna opcja, podoba mi się to. Ale widziałem, że jest potrzebny nam nowy jakby rodzaj... bawełna tam była jakby, ala. A my bawełnę do tej pory jeszcze nie mieliśmy żadnej, z tego co kojarzę. Nie kojarzę, żeby w ogóle ona była wcześniej występowała. Ale okej. Idziemy, moi drodzy, myślę, bo tutaj musimy zaczekać, też ci w ogóle skończą się bawić. Więc myślę, że tak. Myślę, moi drodzy, że skorzystamy sobie z tego... Tutaj mamy Purgatory. Oj, ten coś nam powie. Hail Red Crown, I sense a shift. The ether warps in your shadow. I have dealt with gods and often pondered. Does the bearer wear the crown, or the crown the bearer? Okej, okay. Niemniej mamy dla ciebie jedną tutaj te, więc dawaj nam coś śmiało, kolego. Najchętniej to ja bym dostawał tu głównie te amulety. Okej, okay, ale dostaliśmy tutaj, widzę, coś takiego. Co dostaniemy?
Buffalo Skeleton, The Remains of a Majestic Beast from a Faraway Land. Okej, okay, to jest kolejna rzecz nawiązująca do tego. Do Don't Starve'a. Okej, okay, całkiem fajnie, że nadal jeszcze coś tam zostało nam delikatnie. Well met, Infant God. Dobrze, w takim razie... na moi drodzy widzę pozostało... Za stówę. Nie. Nam pozostało tak, Hecate Throat musimy znaleźć w Anurze. Więc... A ja idę do Anchor Deepu. Chociaż i tak musimy iść do Anchor Deepu. Ze względu, moi drodzy, po prostu na to, że... po pierwsze, chcę spróbować nowych tutaj followerów nam ogarnąć, bo mam parę osób, które chciałbym, żeby się tutaj wpisały, które chciałbym umieścić u nas przede wszystkim. No i mamy też do wyboru... Okej, okay, Strengthen from Within, Fervor Slowly Replenish, Fervor's Harvest, Enemies Will Drop... Okej, okay, całkiem fajne rzeczy widzę. Okej, 50% mniej ferworu nam ten i Fervor's Host replenishes fully when entering a new combat room. Okej, okay, same rzeczy z tym, z ferworem. Więc bardzo fajnie. A, ja wiem dlaczego, bo ja mam ten. Ja mam to coś w związku z tym. Okej. Okay, czy ja może chcę to? Shoot a piercing bolt of fire, hold and release at the mark of... Nie, weźmiemy tamto. No tamto są jednak potrójne. Dobra, bo ja pamiętam teraz. My mamy inny rope na to generalnie. To jest rope, który generalnie nam pozwala... Okej, tylko nie mam możliwości niszczenia tych struktur teraz przez to trochę. Będę musiał pamiętać, żeby wziąć coś na niszczenie struktur jednak zawsze. Ale okej, jakoś damy radę. To jest całkiem też szybkie przede wszystkim. W miarę szybko idzie tutaj ich ciupa dzięki temu. Dobra, bierzemy. Mamy replenish na pewno zapewniony, więc lecimy do dołu teraz. Cholery jedne skaczą mi akurat w momencie, kiedy ja próbuję do nich strzelać. Dobra, załatwiony. Potrzebuję zdecydowanie broni. Broń mieć jednak, żeby niszczyć te struktury, bo jednak potrzebujemy nieco składników na to, żeby móc robić sobie kolejne rzeczy tam. Dobra, załatwiony. Mamy kalafiorek. Lećmy na... w tę stronę. Tutaj was troszeczkę jest, ale damy sobie radę. Dobra, załatwiony. I załatwione. Dobra, tu nie mamy nic. I tu możemy lecieć do góry. Okej. Okay. Cóż to takiego? Calamar, free me, let me out! Okej. Dobra. Oż ty mendo. Oberwałem pierwszy raz teraz przez ciebie. Jezus, ile was tutaj jest? Dużo tu tego jest niestety, ale dobra, dajemy radę. Zbieramy ferwor. Dobra, i jeszcze ktoś? I jeszcze! Jesus, ile tu tego? Dobra, ogarnięte? Chyba ogarnięte. Tak, ogarnięte. Tego się przez to nie spodziewałem. Ale okej, dobra. Lećmy w takim razie tu na lewo. I co tu mamy? Lend yourself to draw.
Destroy breakable rocks on touch when killing an enemy, ten... Nie, weźmiemy tutaj to, żeby móc zniszczyć te kamulce też, bo nie zawsze jednak mamy opcję na to. I weźmy sobie kolejną kartę. All the... Nie, weźmy tutaj to. Weeping Moon. Bo niedługo będzie... Prawdopodobnie jak dojdziemy do bossa, prawdopodobnie wtedy będę miał ten. Będzie noc. Okej, okay, dobra, dziękuję. Podoba mi się to, jak Anura teraz wygląda. Jest naprawdę fajna, klimatyczna. Mamy kartę. 5 ferworu, kiedy jesteśmy głodni. Dawid miał okazję umrzeć, nieładnie. Niedobrze, niedobrze. Tu mamy nowe widze pola. Okej, okay, przydałoby się je tutaj zgarnąć. Czy ja mogę iść do dołu? Dziękuję. Tutaj mamy też jakieś przestrzenie kolejne. Tutaj mamy z followerem. Chciałbym pozbierać te bawełnę jednak, bo to jest coś nowego, czego jeszcze nie mieliśmy. Dobra, ale pójdziemy jednak tutaj. Bo zależy mi na followerach. Aktualnie zależy mi na followerach, na tym, żeby was tutaj mieć kochanych. Więc jak najbardziej. Cóż to takiego jest? By the intangible. Environmental traps cause no damage. Okej. Okay. Tarot card unlocked. The intangible. Okej, okay, mamy kolejne taroty? Nie sądziłem, że są jeszcze jakieś kolejne taroty tutaj dla nas do odblokowania. Okej, okay, czy ja to kupiłem? Ja to chyba kupiłem przypadkiem, nie jestem pewien nawet, nie pamiętam kiedy kliknąłem. Peace be with your crusader, I seek only the truth on the light, but I may be of service to you. I can increase the loyalty of any follower you choose. Okej. Okay. Zwiększmy kaskadzie w takim razie. Bo akurat będziesz miała wyższy poziom. Proszę bardzo. My work is done, this fool would follow you into the deepest darkness from whence no one returns. Okej, okay, dobra, możemy w takim razie lecieć dalej. Poszedłbym po relikt, ale idziemy po followerów, tak jak mówiłem. Oj, zobaczcie, tutaj nam się też zmieniło to kółko. Co ciekawe. Dobra. Pięknie, ładnie, gin tutaj, ciulu. Dobra, i jeszcze tam jeden został. Dobra, i jeszcze tutaj jeden na końcu. No i pięknie. Zatem. Już ciebie tutaj bierzemy, rescue'ujemy. Jesteś uratowany, czuj się w takim razie dobrze. Follower awaits indoctrination. Jednakże my idziemy dalej. Tutaj będą walki na nas czekać. Damy sobie z nimi jakoś tam radę. Właśnie, nie wiem swoją drogą, że jakbym nie szedł do tego pokoju z bawełną, to czy ja bym mógł w ogóle te bawełny zebrać, zważywszy na to, że mam tylko te spele. Ale okej, podoba mi się fakt, że te posągi mają zniszczone. Takie, może nie zniszczone, ale takie jakby, widać, że zostali sprani jakby. Podoba mi się ten smaczek taki. Co tu mamy? Eye of Slitor, orbiting eyes that poisons enemies on contact. Dobra. Możemy wziąć śmiało. To zawsze jednak jest coś dla nas tutaj. Mamy kolejnego tarocika. Weźmy sobie to, żeby były rybki. To zawsze jest więcej dla nas, jednak tutaj dobrego szczęścia. Dobra. Proszę bardzo i po tobie. Chcę się poprzechadzać, żeby tutaj niszczyć rzeczy, oczywiście. Dobra, i możemy lecieć dalej. Dobra, do widzenia panu. A, tutaj jeszcze mi zostały, przepraszam. Dobra. Dobra, załatwiony. Jeszcze ciebie.
Piknie, piknie. Lecimy do dołu. Ten załatwiony ładnie i tutaj dostaliśmy coś też jeszcze dodatkowego. Mamy Nature's Necklace. Okej. Okay. A new dawn with no one imprisoned. Absolution trade. Okej. Okay. Dostaliśmy 10 za to, że nikogo nie mamy uwięzionego. Dobrze, wszyscy są grzeczni u nas w kolciku. Więc bardzo mnie to cieszy. Dobra, niszczmy tutaj sobie to wszystko. I co, będzie bosik? A, za chwilkę będzie, bo jeszcze tutaj muszę jeszcze raz przejść, dobra. A Project Titan's Project Black Ichor. Duchy będą całkiem spoko. Co jest na wyższym poziomie? To obydwa jest na tym samym poziomie. Ale myślę szczerze, że to może... Chociaż tu nie muszę strzelać, dobra, nie, wezmę duchy. Znaczy strzelać, tu nie muszę celować. Z tym nie będziemy musieli wtedy celować tak naprawdę. Ach, Jezus Maria, moje plecy! Dobra. Dobra, załatwiony. Posążek tutaj naszego kochanego Ala Kalamara. Co tu mamy? Witam Państwa. Dobra, załatwieni. Mamy serducho, więc bardzo fajnie. Dobra, załatwieni. Co tam dostaliśmy? Kolejny ten. Blessed Exorcist Finger. Summon two demons to assist in battle. Okej, to jest całkiem też fajna opcja. To wtedy mi zniknie tamto, prawda? Chyba to mi wtedy zniknie. Chociaż mogę wziąć tak naprawdę. Mogę tak naprawdę to wziąć w sumie, bo i tak to się przyda, i tak to się przyda. Dobra, lećmy do dołu. Już widzę drzwi do bossa. A, już pokonane, okej. Okay. Czy chcemy zwiedzać dalej w sumie, skoro widzimy bossa? Możemy jeszcze troszeczkę pozwiedzać. A, widzę tutaj kartę, dostaniemy od razu też przy okazji. Double the health when healing, nie. Weźmiemy sobie to. I chodźmy w tę stronę. Tu pewnie będzie ślepy. Dobra, i załatwieni pięknie, ładnie. Mamy serducho dodatkowo jeszcze na walkę. Więc bardzo fajno. Dobra, lecimy do dołu. Kart Starota, zobaczcie, ile my w ogóle też mamy. I lecimy na walkę z bosikiem w takim razie. To jeszcze nie będzie kalamar, no właśnie. Bazelbulb. Okej, okay, zobaczcie, że mi już zabrakło tutaj tego. Ja trochę, kurczę, nie widzę przez te duchy, gdzie ja tak naprawdę go uderzam. O, żeż ty. To się jeszcze potem odbija, okej, okay, nieładnie. Mamy bardzo mało HP niestety, muszę uważać. Dobra, bijcie go tam, bijcie. Szlak by to. Serio, na końcówkę akurat, jak zostało mu tak mało HP. Ale dobra. Mało mu zostało HP. Wezmę ciebie, Jajek, ze względu na to, że ty już i tak jesteś umierający. I mam nadzieję dać radę. Dobra. Jezu, serio, tylko jeden cios został tak naprawdę mu.
niefajnie, trochę niefajnie, że tylko jeden cios tak naprawdę i już byśmy mieli to z głowy. Dobra, ja oczywiście wezmę gold nuggety. Mamy kolejny kawałek Commandment Stone'u. I cóż, lecimy w takim razie do domu. Dobra, tam nam się w końcu odblokowała następna rzecz, więc następny raz, jak pójdziemy, to będzie już walka z naszym bosikiem. Naszym starym, dobrym, poczciwym kalamarem. I mam nadzieję go tym razem dociupać w szybki, fajny sposób. No, a potem zobaczymy, co się będzie w ogóle działo w ogóle po tym, jak odblokujemy sobie wszystko tamto. Bo z tego, co kojarzę, ten update, Sins of the Flesh, skupiał się bardziej na tym, żeby nasz jakby kult rozwijać bardziej. Stone Mine has run out, okej. Okay. Drachenko, powiedz mi proszę, że masz dla mnie... Tak, wróciłaś, mamy kości. Dużo tych kości. Dobra, od razu ja ci rozkazuję, żebyś szła z panko. Shadow! Wróciłeś, cieszę się bardzo. I od razu idziesz spać. I kogo tutaj jeszcze chcę wysłać w takim razie? Kaskada widzę jest w kopalni. 85 na kości, 87, 87, 94. Starki, ty już jesteś wyspany. Mogę ciebie jeszcze raz w takim wypadku wysłać. Zbierzemy tutaj kupska z outhouse'ów. To jest fajna rzecz, że potem tak naprawdę jak rozwiniemy ten janitor, to oni będą sami mi też zrzucać, zbierać to wszystko. Dobra. Mamy masakrycznie dużo drewna i kamienia. Uuu, i zobaczcie co my tutaj mamy, mamy złote kupsko. I przy okazji dostaliśmy hajs z tego, okej, całkiem ciekawie. Czy ja mogę to złote kupsko tutaj teoretycznie zrzucić? Mogę! Okej, bardzo ciekawe, że dostaliśmy tę złotą kupę tutaj. Ale dobra. Weber, ciebie muszę zahaczyć tutaj, bo widzę, że jesteś... będzie można ci zwiększyć poziom. Zbierzmy sobie wszystko to stąd. Znaczy wszystko, część przynajmniej. Shibuya. Czy komuś jeszcze się tu świecą oczka? Kaskada. Proszę ciebie bardzo. Dostaliśmy kolejny Commandment Stone. Jestem ciekaw, skąd teraz nagle dostajemy Commandment Stone za tutaj robienie tego wszystkiego. Dobra, bierzemy to. I weźmy sobie to jeszcze. Poróbmy nieco naszego tutaj hajsiwa, nieco tego. Monochrom, widzę, że ciebie mogę wziąć. I mogę tutaj jeszcze wziąć Heketa. Dobra, mamy kolejną kupę. Ile w ogóle tutaj rodzaj nagle tych kup jest? Aha, o! Okej. Okay. Czy ja dostałem jakiś bonus do... My dostajemy jakieś bonusy do miotły? The hell? Nie mam zielonego pojęcia, o co z tym chodzi, ale okej. Okay. Ale buja. Ale buja. Tyle tylko powiem. O, i zobaczcie, co tutaj dostaliśmy jeszcze nawet. To dostaliśmy. Właśnie, mamy nową osobę. Mamy nową osobę. Co tutaj mamy? Celibat. Not very affectionate towards other followers. Okej. Okay. Germofob. Okej. Okay. Dobra, przede wszystkim tak. Choose form, tam jeszcze mamy. Choose robes. Okej, okay, bardzo fajnie. Więc tak. Ta osoba miała okazję bardzo fajnie przyczynić się do ulepszenia serii z Coffee Talk i będzie to mianowicie Prismative. Dzięki tobie mamy w Coffee Talku dubbing, więc bardzo mnie to cieszy. Mogę ci wybrać robes i mogę też od razu wybrać naszyjnik tutaj. Okej, okay, to jest bardzo fajne. To jest cool, bardzo fajna rzecz. Follower enable descent. Follower chance of a successful missionary is increased. Okej. Okay. Możemy też tutaj... Super jest ta opcja.
Cieszy mnie bardzo, że mamy coś takiego już na samym starcie. Że mogę dawać naszyjniki. To jest bardzo przyjemna rzecz. Dobra, czy ja mam tutaj nowe jakieś formy? Tutaj widzę, mam takiego kociaka. Mamy, zobaczcie w ogóle, ile tutaj jest jeszcze form do odblokowania. Co ciekawe. Okej, okay, widzę, że tego mam. Jego pamiętam, Ulwiego, że dostawaliśmy za ten. Ulwiego można było dostać w momencie jak, Boże Święty, jak losowaliśmy. Jak losowaliśmy nagrodę za God Tearsy. Dobra. A to jest z DLC niby. Okej, okay, nie mam pojęcia dlaczego z DLC, jak nie... Miałem tylko okazję kupić jedno DLC, Heretic Edition. Heretic, więc okej. Okay. Będę chciał na pewno kupić jeszcze następne DLC, ale chcę zaczekać, szczerze powiedziawszy, na jakąś promkę. Bo nie śpieszy mi się z tym aż tak bardzo, a myślę, że i tak do Cult of the Lamb będziemy na pewno jeszcze parę razy wracać. Bo twórcy cały czas mają dla nas nową zawartość. Dobra, wybierzmy kolor. Okej, okay, fajnie, że teraz widać cały kolor, całe jak to będzie wyglądało. Ciepło zmieniało w tej grze. Ale nie, szczerze zostawię ten kolor jaki jest. I możemy jeszcze wybrać wariant. Ze złamanym serduszkiem albo z takim. Dobra, zrobię ze złamanym, bo to wygląda cool. Prismaty, witamy i muszę cię tylko tutaj z tej mojej listy zgarnąć, żebyś mi się tutaj nie pokazywał. Na następnej stronie mamy sprzątanie, mamy to. Worship po prostu, bo potrzebujemy devotion tutaj dla nas, tak naprawdę najbardziej. A, no i jeszcze spanko, musi iść tylko. Mamy następny poziom, Divine Inspiration Unlocked. Więc super, możemy sobie od razu... W dzisiejszym odcinku jeszcze... chcę, moi drodzy... Jesus, jak ja nienawidzę, jak to chodzi. Chcę Janitor Station ulepszyć. Wiem, że mamy tam nowy content. Wiem, że możecie na mnie krzyczeć, ale szczerze powiedziawszy, chcę mieć to ulepszone, bo to będzie znacznie przyjemniejsza opcja. I tak widzieć. O Jezus Maria, przypadkiem wyszedłem z tego, przypadkiem wcisnąłem sobie ten. O, możemy zrobić zooma teraz na to. Okej, okay. O i tutaj widać. Fertilizer Storage. After a crusade deposit fertilizer here, followers will automatically distribute it to fertilizer slots. Fertilizer silos. Okej. Okay. Seed storage. After a crusade deposit seeds here. We'll automatically distribute them to the seed silo. Okej. Okay. To jest bombowe w końcu. To też jest super opcja tak naprawdę. I tutaj jeszcze coś mamy. Leader tent. A resting place worthy of a glorious leader and their crown. Ojejku, mamy w końcu miejsce do spanga. Boże, po tak długim czasie przydałoby się. Czy coś nowego jeszcze tutaj mamy? Czy to jest wszystko, co teoretycznie mamy? Widzę, że na Zoomie lepiej znacznie mi to chodzi. Więc chyba z Zooma będę częściej korzystał. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11 rzeczy tutaj do ogarnięcia sobie. Okej. Okay. Ja na pewno tutaj zaponiemy sobie to wszystko, żeby nam się wszystko fajnie robiło. I co? Mamy briki nawet, okej. Okay. I czy teraz w związku z tym, że dostałem trochę, dostałem i możemy zrobić, zobaczcie. Myślę, że chcę bardziej to zrobić. A zobaczcie. Zobaczcie, że my kraftujemy rodzaj, my nie kraftujemy ten. Czyli ktoś tu przyjdzie, zrobi nam, skraftuje nam to tak naprawdę. Mhm. Czyli to nie jest tak, że raz sobie zrobię i wszyscy będą nagle jak, okej, okay, mamy takie, a takie ubranko. Okej. Okay. Więc tak to będzie wyglądało. Dobra, na pewno to chcę ulepszyć od razu. Proszę bardzo, żeby nam tam zrobili. Okej, okay. To jest całkiem ciekawa opcja. Wszyscy tutaj ładnie sobie śpią, cieszy mnie to bardzo. Find Hecate's Throat in Anura. Okej, okay. Jest ciekawie, przyznam, jest ciekawie. Mam 44 minutę, moi drodzy, tak więc ja będę kończył już dzisiejszy odcinek akurat nocą. Więc fajnie. W przyszłym odcinku zaczniemy sobie od tego, że pójdziemy oczywiście zrobić ceremonię,
użyjemy sobie tego Commandment Stone'u. I ja może postaram się w międzyczasie, pomiędzy odcinkami, porobić tutaj porządki też, żeby mieć więcej miejsca na te wszystkie nowe rzeczy, które nam tutaj podochodziły. Mogę teoretycznie usunąć tak naprawdę jeden z tych. Jeden tutaj z więzień, bo one są tam nam średnio przydatne. Przydałaby się, szczerze powiedziawszy, jakaś konstrukcja do tego, gdyby twórcy zrobili, żeby to można było zrobić większe, połączyć jakoś, to by była bomba. Ale tak, popatrzymy sobie, postaram się porobić, pobawić tutaj, żeby było więcej miejsca dla nas. I zobaczymy, co tam jeszcze ciekawego się na nas kryje. Na pewno będziemy szli oczywiście sobie na krucjatę, żeby iść dalej z reliktami. I postaramy się porobić oczywiście jakieś osiągnięcia. Tej serii nie uznam za zakończonej, dopóki nie zrobimy wszystkich osiągnięć oczywiście, więc tego się możecie spodziewać, że jeszcze trochę sobie pogramy w kulta. I cieszę się, że twórcy mieli tutaj okazję nam dorzucić coś nowego. Tak więc, moi drodzy, jeśli nam się ten film spodobał, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie jak zawsze zależy mi najbardziej. Powiedzcie mi przede wszystkim, jeśli chcielibyście tutaj dołączyć do naszego kultu, to napiszcie w komentarzach, co byście zrobili w tym kulcie, albo jak możecie się tutaj do niego dostać, jak uważacie, że dlaczego będziecie wy odpowiedni do tego kultu, dlaczego mogę was chcieć do niego. No i po prostu też powiedzcie mi, jak wam się podoba na razie nowa zawartość, którą do tej pory widzieliśmy w dzisiejszym odcinku. I jak myślicie, co będzie jeszcze ciekawego macie może tutaj dla mnie? Chociaż zanim ja pewnie wypuszczę ten odcinek, to już zdążę nagrać następny, więc w sumie nie będę się pytał, co chcielibyście zobaczyć w pierwszej kolejności. Ale możecie powiedzieć, czego jesteście najbardziej ciekawi z tych trzech rzeczy, które tam nam, które tutaj nam udało się zobaczyć. Z tych trzech rzeczy, które nam się udało tutaj zobaczyć. Czyli czy jesteście najbardziej Mating Tentu, Drum Circle czy Drink House'u ciekawi? I moi drodzy, jeśli to nie wam się spodobało, zapraszam was również do lajkowania oraz subskrybowania, żebyście mogli być na bieżąco z taką oto właśnie serią jak Cult of the Lamb, ale nie tylko. Staram się na kanale nagrywać głównie gry indie, ale różnego rodzaju horrorki czy też innego typu materiały na kanale też się znajdują, więc mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie, będziecie się miło bawić i być może zostaniecie z nami na nieco dłużej. Ja, moi drodzy, wracam pod kamień i do zobaczenia następnym razem. Papatki!